Stefan, co wrzucamy, smakołyki, czy mięsiwko? Aha, co? Co Smakołyki, czy mięsiwko? Co byś chciał? Co powiedz? Aha, no dobra, to wrzucamy i idziemy do lasu. Siemandero, siemandero czarne kciuki. Dzisiaj w lesie. Wypad w lesie muszę się rozpakować, przygotować. Chyba taki ostatni przedwyjazdowy wypadik do lasu. A jestem w miejscu, gdzie Sławek z ekipy Historia trafił fajną klamrę. Zostawię wam linka w opisie filmu do tego filmiku z tą klamrą, naprawdę wtedy nas pozamiatał. I idę sobie zobaczyć jeszcze, co tam pyka na starych drogach. Czy jeszcze coś zalega, czy nie? Mówię ostatni wypad przed tym, bo potem już będziemy plądrować. Rzym stare, rzymskie drogi. Także będzie fajnie, szykuje się na mega mega zabawę. A dzisiaj co? A dzisiaj tyle. I lecimy miłego oglądania. No i pierwszy ładniejszy sygnał. Jak mówiłem na skraju drogi. Pojawia się jakieś tu patiniałe patinium. Patiniałe patinium, a co to jest? Na żywo nie lepiej mi przez telefon patrzeć na to. Kurde, jest tak za, za patinią, że ja to muszę doczyścić. Ale, o, o ek jakiś. PRL o twarzy Bolesława Prusa. Także jest Bolesław Prus, ale rocznika to już tu naprawdę nie dojrze. Taki jego stan. I wyszła, a nawet się wytoczyła. Z dalekości. No to będzie dwa fenolki. Dwa fenolki. Cesarstwo, czy Weimar. Ale one tu słabe wychodzą. Chyba cesarstwo. Będzie orełek, tak jest. Jest orełek. Dwa fenolki z cesarstwa, czyli jest fenolek. Jest fenolek, super. Super, cieszy mnie to bardzo. Ale fajnie sypie. Mam kolejną, mam kolejną. Krótko jestem, a już jest kolejna monetka. Duża, bo duża. Czyli co? Marceli? A jak? Marceli. Jest nowotko, jest petarda. Ale fajowo. <laughs> Jaki duży Marceli, super. Marceli nowotko, duża moneta 20 zł z PRL-u. Petarda. Widzicie? Widzicie? To był Marceli, jeszcze nie zdążyłem zakopać, po przymachnięciu czułem dwa sygnały. Słyszałem dwa sygnały. I co? Duża, duża. Czyli co Marceli kolejny, tak jest, drugi Marceli. To jeszcze mi się nie zdarzyło. Kombo wodko, kombo wodko. Trafione jest petarda. Tego jeszcze nie miałem, prawie dwa obok siebie. No mega, mega, mega strzał. Muszę lajfojnie odpalić, bo tu słychać jeszcze jednego sygnała fajnego. Gdzie on tu się skitrał? Czekajcie. Dobra, coś tutaj. Jest! Ha, ha, ha. Ja pitole, trzeci nowotko. Ale mistrzostwo. O kurde, aż mi się łapy zatrzęsły. Trzeci nowotko, trzeci nowotko. Ale strzał, normalnie depozyt nowotków. Oj mega. Więcej nic nie ma. <laughs> Ale super. Super, super. Oj. Koło nowotków jeszcze taki tutaj jakiś gaciak wyskoczył. To wszystko. Już więcej nie ma sygnałów. Tam już zasypałem, zakopałem. Ładnie tu jeszcze wyszło. Dobra, zasypuję i robię stację. Video. Stacja pierwsza. <laughs> po takim depozycie nowotków fajnie się należy. Ale kochani, dzisiaj zauważyłem posta odkrywcy żbika. Fajnego posta, bo to takie fajne, cieszące. Yy, państwo żbikoscy spodziewają się kolejnego małego żbiczka. Także żbiku gratulacje. Dla Was gratulacje i zapraszam wszystkich serdecznie na kanał Odkrywca, BIG. Ostatnio trafił taką petardę. Naprawdę, mega mistrzostwo. Pozdrowionka jeszcze raz dla Was i gratulacje. Wszystkiego najlepszego. Sygnał był ładny, ale ja już. Widzę. O! Kurde, ale się zmyliłem. Ja już myślałem, że to jest koszyczek. Ale dostałem, kurde, dreszczy, no, ale taki koszyczek, kalesonowy koszyczek. Dobra. nic woe to niet. Wychodziłem. Było fajno. Teraz się, kurcze, zachmurzyło. Czasami się zrywa taki wiatr silny. Nie wiem, czy chmury zaszły, bo w tym lesie to nic nie widać. Chyba lampy użyję, o, mam tu takie maciupeńkę, maciupstwo. A, to tylko jakiś Guziolek o. Guziolek Guziolek Jaki zwykły guziolek Aha. A co to to tu jest? Kurde za koło z jakiejś wieżyczki od tygrysa Czy co? Oje Ale sobie to odłożę Może to wezmę To jest to akcji kawał Każdy ziom zbiera złom Kawę, kurde, złomu dużego, fajna rzecz, fajny dzień, fajny. No patrzcie, co się teraz dzieje. Lampka, cygło bez lampki to słabo. Gdzie on tu jest? Jest na parstunią. ale super. Ale piękny na To jest, to ja mówiłem już kiedyś, mówiłem na filmie. Że naparski zawsze tak cieszą, naprawdę mi się bardzo podobają. Lubię naparski, jak jeszcze są takie fajne. Czasami zdarzają się, że mają tu takie oczko szklane w różnych kolorach, przeważnie w czerwonym. To są petarda No i super, jest na parsteczek, Petardinio. Piękna kokardka, nie? Pasztutowa albo metka, fajne kokardinio, takie wpada. A teraz się trafia taka blaszencja. Ona była, to było całe kółko. Ja to złamałem, bo widziałem w środku wzorek jakiś, dlatego chciałem sprawdzić, co to jest za wzorek. I patrzcie, jest takie tłoczenie i są taka jodełka jakby. I teraz nie wiem, od czego by to było. Od czegoś to na pewno jest, ale od czego? Tak już najstarsi kasiu, kaszubi nie będą wiedzieć. No, ale jest fancior. Jest dobionko, jest tam srebrny kolorek, jest fajny. Pięknie, ślicznie, wykopkowicznie. Tarara. Monetka wychodzi. Maleństwo. Czyżby to była jedyneczka między wojnie? Petarda. Ale jej dawno nie miałem. Petarda. Między wojnie. Petardinio. Mega petardinio. Jest moja najpiękniejsza monetka. Pięknie. Międzywojnie, ale super wypad. Ojen, piękny grosik, grosik międzywojenny. To zawsze cieszy. Dobra, robię stację drugą. Tu chciałem przysiąść, żeby zrobić stację drugą. Ale jeszcze mi się kopnęło, go wyczyściłem i jest arsen lipem. Piękny arseniaczek wpada. No kurczę, ale mnogość fantów. Super, jest arseniaczek, jest petarda. Jest stacja druga. Kurde, trochę żerą, ale to nic. Ja od razu zaznaczam, nie używam mugi, fugi ani tam ugi, bugi. Niczego po prostu chodzę sobie tak. Zgodnie z zasadami natury, obcowanie z naturą jest najlepsze. Dobra, muszę odpowiedzieć na takie pytania. Pierwsze takie pytanie było, Adi, czemu nie pokazujesz, jakie masz skazania, jak dostrajasz, jak ustawiasz, jak y, y, szukasz, jak namierzasz, czy czegoś. Nie, no ja tam nie mam żadnych wskazań, niczego. Tu mam wszystko na słuch. Jeszcze raz powtarzam, to jest zabawa To jest tylko i wyłącznie zabawa A, bo tam dodał oczywiście, że jest tylko hi, 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 ha, ha, ha I takie tam pierdoły, bo ja się z tego cieszę Ja mam z tego zabawę, ja mam z tego ubaw Ja to robię dla samej przyjemności Swojej pochodzenia Pobycia na świeżym powietrzu I to wszystko Drugie tam było, że, że <laughs> Nienawidzę słowa petarda Ja myślę, że słowo petarda już <laughs> Na wieki wieków Będzie się ko kojarzyło <laughs> Z moją osobą, chociaż i tak wszyscy tego używają, jedni nienawidzą, a i tak używają także jest petarda i jest fajnie niech tak zostanie teraz to już idę idę, idę już pusto się zrobiło jakiś tu małzerek wskakuje a to nawet nie wiem jaki wystrzelony, dobra idę jeszcze kawałeczek mam i zaraz spadam jeszcze wyszedł moniak, amoniak pyryle. Co? Będzie Amelinium, nie? Ameliniowa. Nie, kurde! Fenol! 50! <śpięć ziona> ale super! <śpięć ziona> ja, pitole! Mistrzostwo, już myślałem, że nic nie będzie. A o kurka i jeszcze proszę, z wiatraczkiem. 50 z wiatraczkiem się na koniec trafia, ale super! No to super! Wypad zaliczony na mega, mega, mega pozytyw. Tak sobie, siadłem pod tym drzewem. O trochę mi platana przypomina. <laughs> A już za niedługo będę miał okazję platany prawdziwe, oryginalne na żywo zobaczyć. Także jest fajnie, kochani. Ja tam wracam do domu na tarczy, jak to mówię, zadowolony, szczęśliwy. Fantów co nie miara ciekawostki. Super, naprawdę mega wypad, mega wypad. Nie wiem, może mi się uda jeszcze jakąś plażówkę strzelić, ale to to nic, bo czeka z nas jeszcze wesele siostry i wtedy wyjazd daleko, daleko stąd zobaczymy, jak się uda, to się uda a jak nie, to też jest fajnie, to zobaczycie filmiki gdzie indziej dobra kochani, a teraz tradycyjnie jak wam się podobało, dajcie tego o kurde, czarnego kciuka włączcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby było fajnie bo to wiecie, to zawsze napędza twórców no jest petarda, do zobaczyska. Trzymajcie się, hejo.